Pracownicy byłych przedsiębiorstw państwowych, które upadły w okresie tuż po transformacji, mogą mieć problemy z prawidłowym obliczeniem podstawy emerytury przez ZUS. A wszystko przez to, że zgodnie z przepisami dokumentacja pracownicza musi być przechowywana przez 50 lat. Jeżeli przedsiębiorstwo upada, akta pracownicze trafiają do specjalnych archiwów. Teraz okazuje się, że polskie archiwa, które często są w rękach prywatnych, albo działają nielegalnie, albo w skandalicznych warunkach. W efekcie dokumentacja pracownicza może być przez ZUS nieuznawana.